Katarzyna Dowbor, 61 litrów, pożegnała zmarłą uczestniczkę programu Nasz Nowy Dom. Kilka miesięcy temu telewizja Polsat pokazana historię 39-letniej pani Anny Worsewicz. Kobieta po rozstaniu z mężem tyranem wróciła do domu rodzinnego i przeżyła załamanie, w wyniku którego trafiła do szpitala psychiatrycznego, a jej córka Sara do domu dziecka. 2 tygodnie po zakończeniu leczenia okazało się, że ma raka piersi, który po roku przerzucił się na kości. Przeszła chemioterapię, operację i radioterapię, wsparcie i siłę do walki z chorobą otrzymała w Piotrkowskim Stowarzyszeniu Amazonek, które gromadzi kobiety z nowotworem. Dom, w którym mieszkała rodzina, był w tragicznym stanie. Nie było ciepłej wody, dach przeciekał, pękały ściany, a sufit się zapadał. Płytko umiejscowiona kanalizacja zalewała mieszkanie. Wszędzie panoszyła się wilgoć i grzyb. Brakowało centralnego ogrzewania, a córka nie miała miejsca do nauki. Z pomocą przyszła Katarzyna Dowbor i ekipa jej programu Nasz Nowy Dom. Niestety pani Annie nie udało się wygrać z nowotworem. Produkcja programu poinformowała o jej śmierci. Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny, a szczególnie dla jej córeczki Sary. Będziemy zawsze pamiętać o pani Ani i cieszymy się, że zdążyliśmy spełnić jej marzenie. Czytamy we wpisie opublikowanym na oficjalnym kanale programu, prowadząca program Katarzyna Dowbor także zamieściła czarno-białe pamiątkowe zdjęcie ze zmarłą kobietą na swoim Instagramie. Do fotografii dołączyła wzruszający wpis: kochani, podzielę się z wami bardzo smutną wiadomością. Pani Ania, bohaterka 117 odcinka programu Nasz Nowy Dom, niestety przegrała walkę z chorobą nowotworową. Osierociła córeczkę Sarę. Będziemy zawsze o pani Ani pamiętać. I cieszymy się, że mogliśmy spełnić jej marzenie.